Poznajcie Luxpuff w Morzywole Kołokońskich. Największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad. Co bardzo ważne, firma jest ich producentem. Znakomita jakość, konkurencyjne ceny. Luxpuff mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego Warczów pod adresem Morzywół 36A. W ofercie ogrodzenia metalowe, ogrodzenia palisadowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia łupane, kostka brukowa, ogrodzenia panelowe, balustrady. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. Morzywół 36A, numer kontaktowy 7973.

Wielką przemianę przejdzie sztandarowa impreza letnia miasta i gminy końskie, dni końskich już 19, 20 i 21 sierpnia. Po raz pierwszy odbędą się na stadionie Osir przy ulicy Maratońskiej. Wiemy już także, że głównymi gwiazdami wydarzenia będą grupa Afromental oraz wokalistka Natalia Kukulska. Impreza przenosi się z parku miejskiego, który jest w remoncie na obszerny stadion Osir, znajdujący się pomiędzy ulicami Południową, Maratońską, Robotniczą i Olimpijską. Wszystko wskazuje na to, że będzie mieć. Nową lokalizację miejsca obchodów dnikońskich, co jakby zrozumiałe jest w kontekście, po pierwsze, kwestii własnościowych w tej części parku, w której jest zlokalizowana egipcjanka, ale też prac nad rewitalizacją parku, które na pewno mogą utrudniać korzystanie z tego parku w postaci takiej, jaką pamiętamy. Dlatego wszystko na to wskazuje. W tym roku zaprosimy mieszkańców miasta i gminy Koński oraz turystów, gości, przyjezdnych na stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji na ulicę Maratońską, to jest przy ulicy Południowej. Tam jest obszerny kompleks, który pozwoli na to, żeby zlokalizować nie tylko scenę, ale i wszystkie towarzyszące scenie zwykle e, imprezy i, i, i wydarzenia. Plany organizatorów zakładają też wykorzystanie sportowych obiektów podczas Dni Końskich. Mowa tu o boiskach do piłki nożnej, siatkówki plażowej, czy o kortach tenisowych. Przewidziane są turnieje, gry oraz zabawy, co ma urozmaicić święto miasta. Nie ma jednak Dni Końskich bez muzyków znanych w całym kraju. W sobotę 20 sierpnia dla Konecczan zagra zespół Afromental, natomiast w niedzielę 21 sierpnia Sierpnia na scenie zaprezentuje się Natalia Kukulska. Głównym koncertom towarzyszyć będą supporty mniej znanych bandów, w tym także naszych lokalnych muzyków. Być może na scenie pojawi się też jakaś gwiazda kabaretowa. Dni Końskich imprezami towarzyszącymi mają rozpocząć się już w piątek 19 sierpnia. Już dziś zapraszamy państwa na to wydarzenie jak i do oglądania naszych relacji ze święta miasta i gminy Końskie.